Dzień dobry, kochani. No, hejka na moim kanale. Zapraszam Barany na czytanie tygodniowe. Baranki to jest tygodniówka od 25 września do 1 października 2023 roku na nadchodzący najbliższy tydzień. Czytanie ogólne, więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć tego czytania. E, moi drodzy, dziękuję Wam za lajki, za subskrypcje i za komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Osoby, które są po raz pierwszy lub słuchają jednych z pierwszych czytań, zapraszam do zakładki playlisty, wideo, informacje czy społeczność. I oczywiście zapraszam do zasubskrybowania kanału, bo po włączeniu subskrypcji i po włączeniu dzwonka będziecie mogli otrzymywać powiadomienia i obejrzycie wtedy e, każde czytanie na czas. To znaczy, otrzymacie powiadomienie na czas. A co Wy zrobicie z tą informacją, to już decyzja należy do Was, czy zdążycie obejrzeć na czas. Zaczynamy, drogi barany. Co dla baranków na nadchodzący tydzień? Jakie wydarzenia? Co u singli? Co w związkach? Co w pracy i w finansach? I jaka rada, lub wynik? Lub jaka rada i wynik? O właśnie, może tak. Bo zwykle mówię jedno i drugie. Oho, gwiazda wypadła. Wypadła gwiazda. Pięknie. Zapowiedź spełnienia jakiegoś najskrytszego marzenia, pragnienia. Być może kto chciał, nadchodzi szansa na zajście w ciążę, nadzieja na ciążę. Co może się wydarzyć? Hmm, dwójka kielichów. Pięknie. Jest nadzieja na spełnienie najskrytszego marzenia. No jest. Zaraz powiem, czym jest to marzenie. Co u Singli? Rycerz pentakli. Co w związkach. W związkach a z pentakli. Praca i finanse, co tutaj? Królowa pentakli, ale macie. Hmm. Stabilnie. I rada lub wynik dziesięć była. Dobra tyle trzy pentakle 10 kielichów i siła i siła dobra drogie barany baranki kochane trzy pentakle 10 kielichów i siła właśnie jakby wam to delikatnie rzecz ujmując powiedzieć, e, dzięki waszym umiejętnościom, dzięki ich zastosowaniu, użyciu, odniesiecie korzyści w nadchodzącym tygodniu, a polegające na przykład na tym, że możecie przegonić, prześcignąć przyjaciół, przegonić konkurencję, wygrać w, serce, w drodze czy też w rywalizacji do serca czyjejś osoby, ale tu tak za dużo rywalizacji nie ma. Po prostu będziecie Potrafili użyć swoich umiejętności, aby spełnić się w jakimś romansie, aby spełnić marzenie o pełni emocjonalnej, o pełnej rodzinie, udanej rodzinie, o związku, o relacji, o spełnieniu emocjonalnym. Będziecie mieć też siłę, i to da Wam bardzo dużo siły w tej sytuacji do walki z trudnościami, do walki z przeciwnościami losu, ale też pozwoli nam Was, Wam w sobie wydobyć więcej namiętności i więcej ognia. Więcej, kochani, pożądania. Tutaj jest przejęcie inicjatywy w miłości, przejęcie inicjatywy w relacji, w związku czy w jakiejkolwiek innej znajomości. W wydarzeniach dwójeczka kielichów. Tak, znajdujecie porozumienie z drugą osobą, przebaczacie komuś, ktoś przebacza Wam, albo Wy komuś właśnie wybaczacie. Tu jest porozumienie z drugą osobą, tu jest pojednanie, pogodzenie się. Wyciągnięcie ręki na zgodę, czy to wy robicie, czy druga osoba. Idziecie na kompromis, dogadujecie się, i to są jakby główne wydarzenia. Moi drodzy, w tych głównych wydarzeniach czasem jest tak, że jest tu zrozumienie, jest tu miłość, jest tu zaangażowanie dwójka ludzi. Jest to relacja, która będzie dawała Wam poczucie bezpieczeństwa w nadchodzącym tygodniu, ale poza tym poczucie swobody, wzajemnego zrozumienia, jest to początek relacji, początek związku, w którym obydwie strony dopiero się poznają. Więc to bardziej rezonuje z singlami, ale nie tylko, bo w związkach, w relacjach też pojawia się coś nowego. No więc właśnie, to może być w obydwu, u obydwu przypadków i u singli, i u związkowców że, mimo wszystko są to początki takiego związku, w którym obydwie strony dopiero poznają się, ale mają już świadomość pewnego zespolenia poczucie takiej jedności poczucie dopasowania uważacie się zarówno w sobie i staracie się poznać siebie nawzajem nie stawiając sobie żadnych wymagań co do... i oczekiwań też ani wymagań, ani oczekiwań dzięki czemu czujecie się bardzo komfortowo w swoim towarzystwie i jesteście na siebie otwarci Relacja, moi drodzy, staje się u was mocno stabilna i daje poczucie, że możecie swobodnie wyrażać swoje myśli, dzielić się nimi z drugą osobą i ta dwójka kielichów pokazuje znalezienia porozumienia, pojednanie właśnie. Pokazuje też moi drodzy nową przyjaźń, nową znajomość, nowe uczucie. Dla innych, tak jak mówię, pojednanie, porozumienie, przebaczenie, wybaczenie też dla części związkowców może mówić o nowej sytuacji o szansie na zaręczenie, na oświadczenie się albo o szansie na przyjęcie zaręczeń tu jest zafascynowanie, tu jest zauroczenie tu są początki, tu może być decyzja o zawarciu związku małżeńskiego w relacjach i dobre relacje w związkach zrozumienie też swoich uczuć względem drugiej osoby harmonia w relacji, w związkach i w znajomości i teraz mamy u singli rycerza pentakli. Rycerz pentakli, moi kochani, pojawia się osoba u was może być po 30 roku życia i wzwyż może być i jeszcze trochę po 40, ale tak już nie za wiele. W każdym razie ważniejsze jest to, że rycerz monet pokazuje Wam, ta osoba pokazuje i wykazuje się takimi wartościami jak odpowiedzialność, poczucie obowiązku, informuje o tym, co robi. Yy. Wykonuje w danym czasie, czyli informuje o działaniach, tak niczego nie ukrywa. Działania podejmuje najczęściej z rozsądku, ale jest gotowa również do pracy nad relacją, do pracy nad związkiem. Robi to bardzo powoli. Może to robić naprawdę małymi krokami. To nie jest osoba szybka, która będzie chciała nagle rzeczy zrobić i iść dalej. Nie, osoba woli powoli rozwijać, tak wiecie, krok po kroczku. Tą relację, tą znajomość. Dzięki czemu bardziej jest ugruntowana, jest bardziej ustabilizowana, i również te sytuacje wydarzenia, które sprzyjają tej Waszej znajomości, takie będą, będą miały się szanse ugruntować, tak bardziej mocniej scementować. Moi drodzy, to są w ogóle też. Jest możliwość otrzymania wartościowego prezentu. Możecie otrzymać od tej osoby jakiś prezent. Możecie, możecie. W każdym razie dostrzeżcie i zauważcie tą osobę i jej podejście do was, jej taką właśnie praktyczność, rzetelność, solidność, odpowiedzialność. To, że można liczyć na tą osobę, tak. Osoba cierpliwa, tak realnie stąpająca po ziemi i realnie patrząca na sprawy. E, czyli widzi je zwykle tak, jak one wyglądają. Nie koloryzuje, nie idealizuje sytuacji ani osoby. E, moje drogi osoby w związkach i w relacjach. Tu jest aspentakli. I u was, drogie. Um, drodzy związkowcy, to jest też bardzo dobre przesłanie, bo dla części z Was mówi o dążeniu do stabilizacji. O porozumieniu, o wzajemnej wymianie myśli. Więc ta dwójka kielichów jest i dla singli bardzo dobrą y, kartą, i dla związków, bo tutaj też może przynieść porozumienie, pojednanie, pogodzenie, wybaczenie, przebaczenie, dogadywanie się na wszystkich płaszczyznach. Planowanie wspólnej przyszłości dalszej. Jeśli nie mieszkacie ze sobą, to planowanie wspólnego zamieszkania. Jeśli mieszkacie, no to planowanie, kochani, y, być może zaręczeń, może ślubu i. Y, y, Tutaj też bardzo miłe niespodzianki od partnera, od partnerki. No, same dobre rzeczy, nie ma tu się czego, kochani, niemiłego spodziewać, bo to są miłe niespodzianki lub przynajmniej jakaś jedna miła niespodzianka. Może to być też y, jakaś wyjątkowa uroczystość. Może ktoś faktycznie zorganizuje jakieś oświadczyny, y, może otrzymać jakiś inny cenny prezent, albo otrzymać jakiś ważny dokument, który może partner, partnerka, druga strona będzie chciała Wam pokazać, może to będzie zakup jakiegoś drogiego i drogiej rzeczy ewentualnie inny przepływ gotówki, czy to jakaś wygrana no albo jakaś informacja o zakupie nieruchomości nie spodziewam się, aby osoba w związku, która z drugą osobą mieszka, nie wspominała o tym, że szuka nieruchomości, bo tak nie kupuje się pierwszego dnia, pierwszej obejrzanej chociaż to się zdarza, ale, ale rzadko E, chyba, że ktoś już szukał, 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 znalazł i nagle chce poinformować o miłej niespodziance, że kupił. Albo, że zobacz, obejrzyj mi, bo chciałbym to kupić, czy Tobie się to podoba. No, jeżeli osoba szukała, szukała, szukała sama i nagle chce pokazać, żeby wspólnie zdecydować, no to okej. Okay. Ale czy tak czy inaczej myślę, że jeżeli osoby są razem w związku i mieszkają ze sobą i planują poważną przyszłość, no jednak powinny tej nieruchomości szukać razem i razem w tym uczestniczyć. Nawet jeśli to miałaby być jakaś mega niespodzianka dla drugiej osoby. Dlaczego? Wiecie, dlatego, że tak czasem na filmach widzimy i oglądamy, jak ktoś chce zrobić komuś niespodziankę, i już jak już wybierze ten najlepszy dom, to choć pokażę Ci, co dla nas kupiłem, czy kupiłam, albo co chcę kupić, czy Tobie się podoba, a jak ci się nie podoba, to i tak zrobię wszystko, żeby Ci się spodobał. No właśnie. Ehm. Rzadko jest tak, a e, tak jest, ale nawet jeśli tak jest, to nie powinno tak być. Dlaczego? Dlatego, że to jest zbyt poważny zakup, zbyt poważna decyzja i zwykle nie decyzja na rok, tylko na dłużej, jak nie na całe życie dla niektórych. Więc pozwólmy tej drugiej osobie w tym uczestniczyć. No, i to chyba powinno być właściwe. Jeżeli ktoś tak mocno kontroluje sytuację i tak bardzo chce mieć wpływ, i ostatnie słowo, no to jest w stanie wybrać tę nieruchomość i wam pokazać ją jako cenny prezent albo, albo jako możliwość zakupu tej nieruchomości. Pytanie, dlaczego osoba nie chce, żebyście uczestniczyli w szukaniu nieruchomości razem z nią? To by mnie bardziej interesowało. Bo wiecie, zdawanie się na drugą osobę, że ona wybierze lepiej, albo ona tak uważa, że wybierze najlepiej, no to coś tu jest mocno niehalo. Nie powinno to tak wyglądać. Więc mam nadzieję, że ten prezent nie będzie dotyczył zakupionej już nieruchomości, ani domu, który wybrała jedna strona, a druga na oczy nie widziała. Bo takie postawienie kogoś przed faktem dokonanym i ukrywanie tego, tej chęci zakupu nie jest zbyt fajne, dlatego że może w, w pierwszym momencie być spełnieniem Waszych marzeń. Pamiętacie, wypadła mi gwiazda. Jest spełnienie i idzie spełnienie jakiegoś najskrytszego marzenia. Czy dotyczy relacji, czy dotyczy związku, czy osoby, czy właśnie może nieruchomości, czy ciąży, czy czegokolwiek innego, co marzyliście, o czym marzyliście lub pragnęliście. No to nie zapominajcie, że um, powinniście, kochani, mieć udział w tym, co planuje druga osoba. Jeśli ma to dotyczyć Was i jeżeli Wy macie tam żyć i mieszkać razem. Że wasze zdanie powinno też być ważne, że to, co wy chcecie, jakby to miało wyglądać, też jest ważne, aby to było brane pod uwagę, a nie tylko zdanie jednej osoby, że Wam się na pewno spodoba. No, wiecie, może jakbyście nie mieli, może komuś tak się wydawać, że zakładamy, nie macie nic, a druga chce, strona chce dać wszystko. Jestem w stanie zrozumieć, że Wam by się to podobało, tylko nie zapominajcie o tym, że każde ważniejsze I mniej ważne decyzje w waszym życiu, jeżeli pozwolicie tej osobie w ten sposób postępować, to ta osoba będzie postępowała tak zawsze. Co oznacza, że niekoniecznie liczy się z tym, co macie do powiedzenia, z tym, co wam się podoba i z tym, co chcecie. Nawet jakby wybrała wszystkie kryteria, według których ta nieruchomość, jakie miałaby spełniać, jak miałaby się podobać, no to nie może to mimo wszystko tak wyglądać. Nie powinno. Powinniście uczestniczyć w tym razem choćby dlatego żebyście obydwoje mieli wpływ na tą decyzję obydwoje mieli kochani poczucie że w równym stopniu uczestniczycie w szukaniu to też jest duża frajda w szukaniu tej nieruchomości oglądanie tych nieruchomości to jest też ważne Robcie to razem to są aktywności które ludzie powinni robić razem a nie osobno albo jedna osoba bo to jest wbrew pozorom zbyt ważne a zarazem przyjemne, żeby to robiła jedna osoba. Takie jest moje zdanie. Wy zrobicie jak będziecie uważać. Jeśli otrzymujecie w darowiznie, no to okej, okay, możecie dostać spadek, możecie dostać darowiznę i w spadku możecie otrzymać nieruchomość. No i to dla Was też będzie, moi drodzy, spełnienie jakiegoś marzenia właśnie, które tam wypadło w tej karcie gwiazdy. W związku z tym możecie się porozumieć, pogodzić, pojednać, wybaczyć. Może gdzieś o to kiedyś była jakaś kłótnia, konflikt, spór i to Was może z powrotem połączyć. W pracy i w finansach królowa pentakni. Królora pentakli e, to kobieta, która może się mocniej zaznaczyć. To dojrzała kobieta, cierpliwa, konsekwentna. Czy to może być czyjaś szefowa? Nie, może, ale rzadziej. Raczej matka albo inna kobieta, która w waszym otoczeniu zaznacza się e, mocno finansowo, to znaczy, tak, e, lubi luksus. Kobieta dojrzała, cierpliwa, konsekwentna, e, ma zamiłowanie do tego luksusu. Ale moi drodzy. Czasami to jest też tak, że to jest osoba, która działa w jakimś celu w pracy lub finansach, w waszym otoczeniu. I może, może to być tak trochę, że taka kobieta może pojawić się jako nowy kochani, nowa szansa, nowy początek też dla osób w relacjach, dla osób w związkach i dla singli. Może się ta kobieta pojawić w obszarze zawodowym. Tu komuś może matka czy teściowa wchodzić tam gdzieś wiecie, w, w te sprawy zawodowe. Owszem, może, czasami ludzie mają wspólne interesy, współpracują, wspólne firmy, albo właśnie mocniej w tym obszarze zaznacza się ta osoba być może pomoże w czymś w tym tygodniu. E, no, osoba szczera, może nieco porywcza, ale wygodna, uczciwa, zadowolona z siebie, przedsiębiorcza, która potrafi ciężko pracować. Może to ta osoba. Sprawi Wam jakąś radość, jakąś przyjemność, jakąś niespodziankę i sprawi Wam jakiś prezent finansowy Wam. Czy to w relacji, czy to osoba, która jest singlem. No może Wam sprawić tutaj jakąś taką właśnie przyjemność. I, i tyle, może Wam pomóc finansowo, może właśnie. Może ona będzie miała duży związek z tym, co będzie się działo w nadchodzącym tygodniu, ale dla innych części z Was to są po prostu bardzo dobre wyniki finansowe. To jest to, że jeżeli zarządzacie ludźmi, umiecie to robić w tym tygodniu bardzo nadzwyczaj dobrze. Dobrze będziecie zarządzać, e, dzięki temu pomyślność finansowa jest wam pisana. Będziecie cieszyć się z tego, co osiągnęliście dotychczas, ale tutaj dla niektórych jest awans. Tak, jest awans, Oby był. E, w każdym razie konsekwentne realizowanie swoich planów, e, tych, które macie związane, zarówno e, związanych z pracą, jak i z finansami. Stabilizacja przede wszystkim. E, Albo dostajecie umowę na stałe, na czas nieokreślony, albo dostajecie taki inny no właśnie, inną jakąś informację, która powoduje u Was i poprawę finansów. No to może być czasem tam nagroda, awans, podwyżka wiecie, różnie może być, ale. Tak, jakby to też da wam informację o większej stabilizacji, o tym, że jest bezpiecznie, że wszystko toczy się swoim trybem, że nadchodzi bezpieczny czas, zarówno ten pod względem finansowym, jak i pod względem emocjonalnym, bo mamy tutaj tą dziesiątkę kielichów, więc wy, część z was dochodzi do tego spełnienia, zarówno emocjonalnego, jak i spełnienia materialnego. W radzie lub w wyniku jest dziesiątka buław. Wiecie co? Tutaj dla części z Was pewne przedsięwzięcie, coś, czego się podjęliście, zaczyna Wam trochę ciążyć. Możecie się czuć mocno albo wycieńczeni, zmęczeni, albo po prostu e, wręcz przeciwnie, możecie mieć poczucie zatrzymania w pewnych działaniach, jakby postępu w tych działaniach, w których się podjęliście. E, I część z Was. Moje drogie, ymm, moje drogie baranki. No właśnie, zwłaszcza dla osób y, z, w ogóle dla baranków, 10 była w radzie, abyście robili jeden krok do przodu i skupiali się na jednym celu. Jeden krok naraz, czyli wolniej, małymi krokami. Skoro macie skupiać się na jednym celu, no tak będzie lepiej, bo tak nie będzie obciążająco. Może za dużo chcecie naraz, jednocześnie, i jest tak ciężko, jest tak trudno. W tle jest ta siła, która tam po tej dziesiątce kielichów, po tym pełni spełnieniu emocjonalnego wychodzi, więc ta siła też mówi o tym, że udaje Wam się przezwyciężyć przeciwności, los, losu, trudności, więc z tym sobie radzicie i przyjmujecie inicjatywę w miłości, więc jeżeli mielibyście ją przejąć, to róbcie to krok po kroku, tak? Krok po kroku i skupiajcie się na jednym celu, czyli po kolei dążenie do. Kolejnych celów nie, wszystko naraz, bo no wszystko naraz najwyraźniej w nadchodzącym tygodniu będzie za dużo i za ciężko. Tak więc powoli do celu nie nagromadzajcie za dużo problemów, za dużo kochani działania, bo wtedy stwierdzicie, że nie macie siły na dalsze działania i będziecie zmęczeni relacjami z innymi i ilością nagromadzonych problemów. Więc aby do tego nie dopuścić, pamiętajcie kochani też o dużej samodyscyplinie, a pamiętacie, siła Wam pomaga i daje Wam tą samodyscyplinę, więc korzystajcie z tego. Aby nie natrafić na problemy nie do pokonania, to po prostu realizujcie te cele jeden po drugim, a nie wszystkie jednocześnie. To moje baranki na tyle. Dziękuję, buziaczki i do następnego razu. Pa, pa.